ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na rozegrać ligę weekendową w finały mistrzostw FUT. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, tu łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Proszę państwa, tak się prezentuje mój skład. Doszedł jeden nowy zawodnik, za Trzawiego jest Sokrates. Oczywiście go kupiłem. Jak widzicie, całkiem nieźle gra. Więc trafiłem jeszcze w paczce Essiena i Fernando Torresa, ale na razie niech nie grają, bo lepszy jest Smolarek i Szewczenko. Szewczenko zrobiłem z SBC. No a tak to się prezentuje karty w klubie. Bardzo dużo mam. No do przepałki no trochę jest. Może coś wymyślimy, ale dobrze. Szkoda czasu i lecimy, moi drodzy. Zostało nam dwa mecze. Dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj będziemy odbierać nagrody. No trochę ten bilans mogło być jeszcze bardziej gorzej. 7 meczy wygranych, 11 przegranych. No wiadomo, no bardzo dobrze przeciwnicy byli, więc no dużo musiałem walczyć. Jesteśmy w randze siódmej. I tej randze siódmej mamy do odebrania. Tak to wygląda. A chcemy walczyć o rangę szóstą, chociaż trzeba wygrać dwa mecze, żeby oczywiście zdobyć, więc no miejmy nadzieję, że dwa mecze się uda wygrać i będziemy walczyć do końca. Dobrze, to jedziemy, gramy. Takim składem wyjdziemy, wyszukujemy przeciwnika. No to pierwszy przeciwnik, moi drodzy, lecimy, widzimy się po meczu tego spotkania. Jazda po zwycięstwo. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z państwem śledzić dzisiejszy mecz. Specjalnie dla państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj ekscytujące spotkanie w ramach finałów mistrzostw. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. W bramce Gianluigi Donnarumma, dalej Lothar Matthäus oraz Ronaldinho w środku pola, a na pozycji napastnika Thierry Henry. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Matthäus. Nie daje się teraz zatrzymać. Blokuje ten strzał. Dobre zachowanie. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Sędzia stosuje korzyść. Lothar Matthäus. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba Henry! Iker Casillas teraz świetnie broni. Jeśli ktoś tu liczył, że sędzia zapomniała o przewinieniu, no to się przeliczył. Słuszna żółta kartka. Centra w pole karne. Wybicie z rogu, ale wprost w bramkarskie rękawice. Mało ma miejsca. Henry. Zagranie do Matthäusa. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Ale podanie przejęte.
Teraz Sokrates. Szewczenko. Ładne dogranie na dobieg, ale gwizdek. Akcja przerwana. Sędzia zdecydowała, że był spalony. Dobre wyjście do podania i był moment na dogranie, ale wystarczyła chwila zawahania, żeby zaprzepaścić akcję. Nie udało się utrzymać przy piłce. Piłka u Mateosa. Ronaldinho. Przy piłce ponownie Ronaldinho. Może im dać prowadzenie. Bardzo dobrze zachował się bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. Szewczenko. Teraz Luis Figo. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Przy piłce Ronaldinho. Henry. Przy piłce ponownie Ronaldinho. Kibice krzyczą, żeby strzelał. Ależ znakomita interwencja Casillasa. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę zasłużone brawa. Uwaga, strzał! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? No to mamy 2 do 0. Szewczenko. Ładna wymiana podań. Szukają dziury w obronie. Sokrates. Lothar Matthäus. Ronaldinho. Przeciwnicy przejmują. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Szewczenko. Podanie zwrotne. Szewczenko blokuje bez kłopotu. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przyjezdnym. Ale no właśnie. Zaraz przerwę, bo jest groźnie. I zatrzymał to ładnie. Sokrates. Teraz Sokrates. Szewczenko. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Już wkrótce zakończy się ta pierwsza połowa. Już teraz wydaje się, że ten mecz jest dla gości nie do wygrania. Niewątpliwie stać tę ekipę na dużo lepszą grę i lepszy wynik. Każdy ma prawo do lekkiej zadyszki. Gol, proszę Państwa! Mamy tutaj gola! W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Andrii Szewczenko. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Szewczenko. Piłka trafia teraz do Sokratesa. Teraz ratuje przed stratą gola. Co zrobi w tej sytuacji? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz...
rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Szewczenko. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Szewczenko. Na luzie teraz broni Donnarumma. Ronaldinho. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Wrzutka w pole karne. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Teraz jest konieczny powrót do obrony. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Piłka u Mateusa. To musi być bramka! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Ciasno było przy tym rzucie rożnym, ale bramkarz dobrze teraz interweniował. Tomku, prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Sokrates. Przy piłce Insigne. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Centra w pole karne. Ale to była łatwa zawiesinka. Bramkarz interweniuje. Ronaldinho. Znowu mają piłkę. Podanie teraz do Insigne. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Insigne. Szewczenko. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Groźnie, Insigne może to wykorzystać. Gol, proszę Państwa, co tu się dzieje? Było już w zasadzie po meczu, a teraz została raptem bramka straty. A zatem jest teraz 3-2. Lothar Matthäus. Bellingham przy piłce. No i nic z tego nie będzie. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Dobrze go tam wypuścił. To musi być gol! Proszę Państwa, gol! Piłka w siatce! Znowu mamy remis! Niesamowite! Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Odważnie i skutecznie, brawo!
Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Andrii Szewczenko. Piłka chodzi jak po sznurku, od zawodnika do zawodnika. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. I piłka wychodzi za boisko, zaczną od bramki. Jude Bellingham. Alawairan. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Dobra piłka na dojście. Doszedł do zagrania, jest niebezpiecznie. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne... Da im teraz remis i tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Szansa, czy przełamie impas? Bramka, gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Proszę Państwa, piłka w siatce, mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Ładna piłka w uliczkę. Tak, ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni, rywalom będzie trudno wyrównać. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Erling Haaland. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Ładne dogranie na dobieg. Co za interwencja Donnarumy. Brawo! Jude Bellingham. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Obejrzeliśmy ciekawy mecz, wyrównany i zacięty. Wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji. Tym bardziej brawa za to jednobramkowe zwycięstwo. Proszę Państwa, ależ emocje, co tu się stało, przegrywaliśmy w ogóle, ciągle i proszę Państwa, udało się dogonić rywala i wyrównaliśmy, proszę Państwa, i wygraliśmy 6-5, no ależ walka, proszę Państwa, do końca, więc trzeba teraz wygrać ten ostatni mecz, jesteśmy w randze 6, odbieramy jeszcze ulepszone nagrody. Oczywiście. Więc lecimy, moi drodzy, ależ w ogóle ten mecz to naprawdę zasłużony dla nas. Walczyliśmy do końca, do samego końca. Się udało. Teraz jedziemy z drugim, ostatnim przeciwnikiem w ten weekend. Zobaczymy, kogo wylosujemy. Na pewno nie będzie łatwo. Wygrajmy ten mecz ostatni, tylko ostatni. Widzimy się po meczu.
Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Mamy dziś zaszczyt skomentować nie byle co mecz ostatniej kolejki finałów mistrzostw. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Miło jest por... Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! No, czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. No to mamy 1-0. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Zdecydował się na akcję indywidualną. Mbappé! Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Co teraz zrobi? I podcina piłkę. Nasuwa się pytanie, co to w ogóle miało być? Totalnie zepsuty strzał. Takie podcięcie, gdy wyjdzie, jest efektowne, ale można się też nim ośmieszyć. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Nie, nie. Takie próby są z góry skazane na niepowodzenie. Bramkarz przecież musiał to obronić. Szewczenko. Andrii Szewczenko. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Głęboko w pole karne zagrywa. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Niewiarygodne! Donnarumma! Nie ma bramki! Roberto Carlos. No, aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Ale podanie nie trafia do adresata. Zidane posyła prostopadłe podanie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Uwaga, słupek! Piłka w grze! Dobra presja teraz, mają piłkę. Faul? Nie! Czysty odbiór w polu karnym. Że też po tym uderzeniu piłka nie zatrzepotała w siatce, ale teraz szczęście było po stronie bramkarza. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Dobrze teraz na dobieg, Mbappé. Kibice żądają strzału. Tak jest, proszę Państwa, nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do 3 bramek. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Szewczenko. Piłka trafia teraz do Sokratesa. Ma teraz dobrą okazję. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. A więc mamy 3-1. Kylian Mbappé. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Prostopadłe podanie, szansa. Jest, proszę Państwa! 3. bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Obecny wynik 4-1. Suma summarum, rzut wolny. Był tu zamiar nieodgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać.
Przepiękne uderzenie z rzutu wolnego. Poezja! Popatrzmy raz jeszcze, bo jest na co. W samo okienko to uderzenie z wolnego. Piękny gol. Na tablicy wyników 5-1. Udało mu się obrać obronę. No ale jednak zostało to w końcu zatrzymane. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Broni, ale piłka w grze. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Nic z tego nie będzie. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Zidane. Touré przy piłce. O, doskonała interwencja. Naprawdę, nie każdy by dał radę. Daleka piłka z rogu. Tak, jeśli naprawdę chcą pokonać tego bramkarza, to na pewno nie takimi strzałami. Bez większego problemu broni. Rzuca się i broni tak, jak trzeba. I zaraz ponownie zobaczymy rzut rożny w ich wykonaniu. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Za darmo oddaje tę piłkę. Thierry Henry. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Zinedine Zidane. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Andrii Szewczenko. Thierry Henry. Celne, prostopadłe zagranie. Mbappé wyskoczył zza obrony. Odważnie wyszedł. Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwiżdże rzut karny. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. A teraz? Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. Udana interwencja, tu już było naprawdę groźnie. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Okazja może być groźnie. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Paskudny faul. To może być druga żółta kartka. Bele. Ładne minięcie, może być groźnie. Co teraz zrobi? Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje.
Zabrakło teraz Mbappe precyzji. Rywale przy piłce. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Niewiarygodne. Donnarumma. Nie ma bramki. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Piłkę ma Zidane. Tak się powinno stopować ataki rywala. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Sokrates. Zinedine Zidane. Henry. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Uwaga, mocny strzał! No, to zapowiadało się całkiem groźnie, ale od czego jest bramkarz? Pokazał klasę tą interwencją. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. No, same liczby mogą imponować, mówiąc wprost. Całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogroma. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Odbija, chwilowo gasi pożar. I teraz Pele. Szewczenko. Ależ wygarnął teraz piłkę spod nóg rywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Kylian Mbappé. Świetnie go teraz wypuścił. Coś nie... Niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Stracona piłka. Jest komu podać. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Rashford dostał piłkę. Dobrze poradził sobie w polu karnym. 10 minut do końca tego meczu. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Mogło być groźnie. Ale nie będzie. Szewczenko. I co teraz? No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Teraz Luis Figo. Podanie zwrotne, Szewczenko.
Szewczenko. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Kevin De Bruyne. Ruszył De Bruyne. Ma do kogo zagrywać. De Bruyne strzela! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Co teraz? Gol! Ależ to pięknie zrobił! Trzeba docenić kunszt piłkarski. Taki strzał wymaga długich godzin treningu. Sędzia gwiżdże po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No, nie tego się spodziewali. Dużo teraz pracy przed sztabem trenerskim, który będzie musiał... Szewczenko. Proszę Państwa, bez komentarza. Czarna magia. Taki wstyd, 11-2 przegrać w ostatniej kolejce. Niestety tak zawodnicy grali, tak mamy, bo to nie jest ode mnie wina, bo ja próbowałem jak mogłem. Niestety zabrakło nam jednego punktu do rangi szóstej, więc musimy się niestety z tym pogodzić. Niestety. BR piki, zobaczymy co trafimy. Zinchenko. Drugi BR pik. Polaka tutaj z polskiej ekstraklasy, Arsenicia. Weźmiemy. Więc no tragedia, no 11-2, no niedosyt. Dobrze, otworzymy dwie paczki. Nic ciekawego nie ma. W ogóle szkoda oglądać i lepiej, proszę Państwa, przewinąć. Szkoda oglądać w ogóle. Lepiej obejrzeć ten pierwszy mecz, bo było bardziej emocjonująco niż ten drugi. Zdecydowanie. Ojoj, tyle duplikatów, że to... Dobrze. Może, proszę Państwa, kogoś przypalimy, ale jeszcze... Odbierzemy nagrody. Paczka 83 plus jest. Premia za mistrzostwa FUT. No, będziemy otwierać paczki, więc no trochę dobrze. Tak na pocieszenie. Tylko to się tak ścina. Dlaczego? Nie wiem. 8 wygranych w finałach, no. Chociaż to dobrze, wywalczyliśmy. Mamy to? Mamy aż dwie paczki, 85 plus, no będzie ciekawie. Tylko jeszcze... Artura, 2-1. Zrobiliśmy. Dobrze. No, klikam wstecz. Dobrze, udało się wyjść. 6 paczek, moi drodzy. No to co? Na pocieszenie. Coś fajnego. Na pewno złotą paczkę otworzymy, nic na pewno nie ma.
Tak. No potwierdź tutaj. Dobrze, no to co, otwieramy. Najpierw 83 plus. Zobaczymy. O, mamy ikonę, moi drodzy. Fernando Hierro, no znowu. A nie, jednak jest. Przepraszam, już nawet już zapomniałem. Kolejna ikona, moi drodzy, do kompletu, więc ja się cieszę. Już proszę państwa, przez tą przegraną już nie myślę. 84 plus. Przed nami mamy kartę Toty. Czyżby Salah? Salaha trafiamy! Wow! Mohamed Salah! Ale traf! Ej, to jest dobry traf! No zaraz będziemy się zastanawiać. Tutaj wzmocnimy skład. Oj, De Gea właśnie. No za 12 koła, dobra. To my damy za 11. O. Pek. Iga Kovacic. Nie, nie, wymienny, ale pięknie trafiliśmy. Mohamed Salah, no. Teraz 85 plus 10 piłkarzy, kogo trafimy? Kartę Toty. Znowu Salah. Nie wierzę. Drugi Salah. Drugi Mohamed Salah. Campbell, trafiamy ikonę jeszcze. Maguire jeszcze. No ja bym to przypalił, no ale... O matko, ile bym tu zarobił. Dobra, trudno. Szybka sprzedaż. Dobra, kolejna paczka. Przepraszam za dźwięki, ale latają chyba samoloty u mnie. Niemcy, SP, Brand. Chyba też go mam. Tak. Tak. Arsenic, nie wierzę. Kolejna ikona. O nie. I znowu Miller. Boże, ile bym zaoszczędził pieniędzy. I zarobił. Ostatnia paczka. Kolejna karta Toty. Icardi z Galatasaray. Nie no, nie wierzę. Kolejny Fernando Hierro. Masakra po prostu. Berkwa, Icardi. Nie no, ale dwa Salahy, nie? Dobra, idziemy przypalić, bo w ogóle to się opyla w ogóle. Dobra. E, 84 plus... nie no, to 92 to tak... Czekajcie. Zaraz tutaj coś wymyślimy. Kimi Jan. Nie no, tutaj to. 86 plus. Może spróbujemy, co? Dobra. 92. Dobra, próbujemy. Tutaj mamy Ter Stegena. Bremra. No to w ogóle nie są mi niepotrzebni te zawodnicy w ogóle. Ochocza. Dobra, niech ten idzie. No w ogóle no i śmiech na sali. Tyle kart mieć. Brand oczywiście. Salaha, no to już przepaliliśmy. Znaczy na szybką sprzedaż daliśmy. Napastnicy. Damy Icardi. LS. Bergwaja damy. 90 już jest. I... No i Fernando Hierro, który jest powtarzający.
I pyk. 86 plus. Bawimy się. Zobacz jeszcze. A, to na linię mnie przepaliłem. Dobra. No to co? Co tu trafimy? Coś bardzo dobrego. Karta Toty. Francja. Myślałem, że Kylian Mbappé. Ojej, jak szkoda. Kogo by tu mamy? Lacazette. Ruben Dias na was. Laporte. Tolisso. Brozovic. Ale dobra. Może być. Może być. Może jeszcze raz coś przypalimy, bo... Czekajcie. Tak dla pocieszenia, co nie? Bo tak 10-2, no mówię, na sakra. Przegrać. Czy kogoś by tu jeszcze mamy... No nie, nie ma nic takiego ciekawego. 88 plus po co? Dobra, robimy dalej polepszenie. No kogoś musimy trafić. Na was. Davis Garcia. Arsenić. Bez bardziej powtarzający, no z Rakowa. Zinchenko damy. Tonali jest powtarzający, więc może być w paczce. Może być ten zawodnik. Pyk. Dobra, damy Zjecha. Napastnicy. Wiecie co? Damy Isak. I na LS. Pyk. I na PO. Jakiś Molina. O, brakuje. Dobra. Na PS. Nie mam nikogo. Czekajcie, zrobimy tak. Valencia, dobra. Druga paczka, moi drodzy. To już jest ostatnia paczka. W tym odcinku. No i uwaga. Otwieramy. Karta Toty znów. Niemcy. FN. Mukhtar. Aha, no to nic ciekawego. Taremi, Garbi, Zezus, Kolomwani, Toni Kroos, Skriniar. No prawie same karty to trafiliśmy. No dobrze, moi drodzy. Więc ja tu się jeszcze dalej zastanowię z tym składem, bo naprawdę 10-2 byśmy dostali, będzie tutaj jakaś rewolucja. No spróbuję coś z tym zrobić. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!